Nazar, spotkaliśmy się właściwie na 51. Forum Humanum Mazurkas. Powiedz, jak się tutaj znalazłeś? Właśnie zaprosił mnie w taką długą trasę, którą mamy teraz, więcej jak 30 koncertów, maestro Wojtek Mrozek. I to jest w programie tej trasy. Cieszę się, że znowu wróciliśmy do pięknego Mazurkasu tutaj. Przepiękny koncert. Dzisiaj po pierwszej części mogę powiedzieć, publiczność bardzo gorąca i cieszę się, że jest możliwość w takich trudnych czasach dla mojej ojczyzny, dla Ukrainy, mieć możliwość występować i w taki sposób też pomagać i robić wsparcie dla Ukrainy. Co zaśpiewałeś dzisiaj? O, dzisiaj była moja ulubiona O Sole Mio. Były w pierwszej części operetki, było Libiamo w duecie, a druga część będzie bardziej taka rozrywkowa, będą utwory Broadway, będą Franka Sinatra utwory, także tutaj mamy program dla każdego. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jak to wszystko w ogóle w Twoich oczach wygląda w świetle Twojej całej sytuacji na Ukrainie dzisiaj? Jesteś tutaj, nie jesteś na Ukrainie, bo? Jestem tutaj, ja już mieszkam w Polsce trzeci rok, ale to nie szkodzi pomagać też Ukrainie, bo staram się dołączyć do różnych takich akcji i charytatywnych zbiórek i już więcej jak 11 busów ze znajomymi odprawiliśmy w Ukrainę. Też takie i kuloodporne kamizelki, i samochody, zbieraliśmy na samochody, no i różne rzeczy. Ostatnio to teraz było na 100 tysięcy hryvyń, zakupiliśmy medykamentów dla ludzi, którzy są teraz w takich bardzo gorących miastach, czyli Bachmut i Solidar. I przedwczoraj to wszystko poszło tam. Dobrze, no muszę zadać to pytanie, a powiedz mi, co z Leon Voci? Leon Voci śpiewamy, dwa dni temu mieliśmy koncert w Filharmonii Świętokrzyskiej z orkiestrą. Śpiewamy, rozwijamy się, teraz troszeczkę robimy nowy program i wszystko dobrze. A co z Twoją solową karierą? Jeszcze lepiej. Nagrałeś płytę? Nagrałem płytę, tak, jest nowa płyta. Bardzo świeża, teraz za niedługo będzie moja strona, także wszystko jest w porządku. Będzie trasa też w marcu z Wojtkiem Roskiem z nowego programu, także cieszę się. Czy zawitacie jeszcze do Żarowa? Mam nadzieję, że tak. Na razie nie wiem, który termin konkretnie, ale bardzo miło tutaj się śpiewa. I z panem Andrzejem też bardzo dobre relacje, także tutaj wracamy jak do drugiego domu. Zapraszamy, dziękuję. Dziękuję również.